Bardzo często, gdy się tworzy dużą ilość treści, zaczyna występować takie zjawisko, które się nazywa kreatywny niepokój. I kreatywny niepokój to jest właśnie taka przypadłość twórców, ale też taka cecha charakteru u osób, które mają bardzo wysoki stopień otwartości i wrażliwości na świat. I to jest też ta cecha, która sprawia, że rozwijamy w sobie perfekcjonizm, czyli taką drobiazgowość na szczegóły. I kreatywny niepokój jest też związany z takim poczuciem inflacji ego, tego, że zanikają granice, że zaczynamy wydobywać na wierzch nasze wewnętrzne dziecko, czyli po prostu zaczynamy robić to, co chcemy, i to wyzwala w nas taką impulsywność, że w momencie, gdy zaczynamy tworzyć, zaczynamy sprawiać sobie przyjemność, a ta przyjemność wynika też z takiego impulsu do rozpoznania w sobie tą taką autentyczną część nas. I wtedy, gdy bardzo dużą ilość się tworzy, tak, gdy tworzy się bardzo dużą ilość treści, to wszystko, o czym ja tutaj mówię, zaczyna się mieszać ze sobą i człowiek zaczyna tracić taką spójność w kwestii tego, czy to, co on robi, jest dobre czy złe. I wtedy dochodzi do takiej oceny samego siebie i człowiek zaczyna oceniać to, co robi, bo traci taki sens odniesienia, czy to, co robi, jest dobre, czy to się spodoba innym ludziom. Wtedy pojawia się niepokój, stres, martwienie się. No i jak się bardzo dużą ilość rzeczy tworzy i się tak ciśnie dosyć ostro, to po jakimś czasie dochodzi do wypalenia. Właśnie z tego powodu. Właśnie z powodu tego zjawiska kreatywnego niepokoju. Myślę, że znają to na pewno osoby twórcze, osoby, które pracują w social media, osoby, które pracują w marketingu. Osoby, które pracują nad jakimś typem projektów i są bardzo mocno zaobserwowane i związane z tymi projektami. Dlatego osoby, które tworzą, bardzo często potrzebują po prostu jakichś innych zajęć, innych rozrywek, innych rzeczy do robienia, żeby móc to wszystko zbalansować, bo jakby robili cały czas w kółko jedno i to samo, to po prostu by zwariowali, w cudzysłowie. I ma to też bardzo potężny czynnik terapeutyczny dla nich, bowiem gdy mamy osobę, która jest twórcza, to taka osoba po prostu musi tworzyć, nie ma opcji. Jak taka osoba nie będzie tworzyć, to będzie się czuła jak taki sztywny patyk i życie takiej osoby po prostu nie będzie miało sensu i znaczenia. I to jest właśnie ten powód, dlaczego gdy oglądacie osoby, które bardzo dużo tworzą, one wytwarzają wokół siebie taką charakterystyczną aurę, która jest typowa dla nich, tak? Że bardzo dużo tworzą, czasami nie są pewne siebie, czasami są trochę zakręcone albo pokręcone, albo same nie wiedzą, co robią, potrzebują jakąś przerwę i to i tamto, i też w tym procesie po prostu dojrzewają. No i tak to już po prostu wygląda. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jest sobota i idziemy sobie na spacer. Jest kilka fajnych, ciekawych kwestii, jakie chciałem dzisiaj poruszyć, więc w tle będą pojawiać się różne obrazy, różne urywki z mojego nagrania podczas spaceru na Łąki Nowochódzkie, a ja sobie tutaj będę do was mówił. W naszym życiu istnieje taka przestrzeń naszej własnej obecności, i istnieje coś jeszcze, coś, co jest zawarte w tej obecności. I to, co jest zawarte w tej obecności, to jesteśmy my. I to jest całe nasze życie, które wyrasta tak jakby totalnie znikąd. I bardzo często w tematach duchowych mówi się, że życie jest totalnym chaosem. Powstała nawet specjalna teoria chaosu, która właśnie o tym opowiada. No i między innymi stąd wywodzi się też teoria fizyki, metafizyki kwantowej dotycząca nieoznaczoności cząstek elementarnych. Że każda cząstka może występować w superpozycji, czyli w dwóch stanach naraz, i tak na dobrą sprawę nigdy nie mamy pewności co do tego, w jakim stanie wystąpi, dopóki nie zajdzie zjawisko obserwacji. Jednym z celów człowieka, tutaj można wziąć nawet metaforę bohatera w formie nauczyciela duchowego, czy w ogóle jakiegoś bohatera bajki,
czy jakiegoś narratora, czy ciebie samego, tak? Możemy wziąć nasze ego jako głównego bohatera. Twoją rolą jest po prostu uporządkować swój własny chaos. Znaleźć znaczenie w tym chaosie, poukładać go, nadać mu sens i kierunek i zrobić tak, aby było po prostu dobrze. Żyjemy w świecie, który jest chaosem. Tak zawsze było, tak jest i tak będzie. W tej chwili każdy z nas leci na jednym wielkim spotku zwanym Ziemią, kilkaset tysięcy kilometrów na godzinę w przestrzeni kosmicznej. Wystarczy, że w naszą planetę zostanie skierowany jakiś meteoryt o określonej wielkości i w chwili, gdy uderzy w tą Ziemię, dojdzie do masowej eksplozji, nasza atmosfera zniknie i po prostu każdy z nas wyparuje z jakimkolwiek śladem historii istnienia jakiegokolwiek gatunku ludzkiego. I kręcimy się wokół jeszcze większego krążka, zwanym Słońcem, który na nas świeci. I jest to jedno, jak nie jedyne, źródło energii na naszej planecie, dzięki któremu możemy w ogóle żyć, że mamy ciepło, że możemy rosnąć, wzrastać, ogrzewać się. Mamy energię do tego, żeby działać. I takie moje przemyślenie na dzisiaj. Co takiego robisz, aby zrobić ze swojego życia porządek? Tutaj wam dam taki fajny, ciekawy przykład. Zawsze jak nagrywam wideo dla was, to wam się może wydawać, że moje życie jest takie poukładane i uporządkowane. Bo gdy nagrywam, to używam logiki, używam obrazu, mam możliwość montażu i zawsze mogę sobie tak to wszystko poukładać, że ma to porządek, jest fajne, poukładane. Jest takie, wiecie, spójne, co nie? Nieraz może wam się wydawać, że o ja, Damian ma takie idealne życie, a ja takiego życia nie mam. To jest bardzo często, jak się ogląda filmy na YouTubie, w social mediach, że wydaje się, że twoje życie jest strasznie niepoukładane, a ktoś ma takie idealne życie. To jest oczywiście iluzja płaskiego obrazu. No poza tym, że względnie to życie poukładane mam i cały czas pracuję nad tym, żeby ono było poukładane. No ale tak już po prostu jest. Tutaj mam też taki fajny przykład ze studiami, nie? Bo generalnie gdy idzie się na studia, to człowiek jeszcze tak do końca nie wie, co chce zrobić ze swoim życiem. No zazwyczaj nie wie, tak? Pomijam tam jakieś przypadki osób, które no wiedzą dokładnie, co chcą zrobić ze swoim życiem. I bardzo często idzie się na studia po to, żeby kupić ten dodatkowy czas, żeby się jeszcze zastanowić, podoświadczać życia, dowiedzieć się więcej o sobie, poimprezować, dowiedzieć się więcej o swojej seksualności, może jakiegoś partnera poznać. Każdy ma tam jakąś swoją motywację, czy żeby tam pojechać do innego miasta, zdobyć jakiś dyplom, określić się w jakiejś profesji. Ale tak czy siak, myślę, że tego doświadczył praktycznie każdy student, czyli jest ten moment, gdy jest już się na studiach, i nagle okazuje się, że wszystkie zajęcia są ze sobą pomieszane. Bardzo często nauczyciele sami nie są przekonani o tym, co robią. Bardzo często ich zajęcia są całkowicie pomieszane, notatki są pomieszane, na egzaminach jest całkowicie co innego. Potem zaczynasz się uczyć na sesję, wkuwasz, idziesz na egzamin, dostajesz całkowicie inne pytania, z połowy zapominasz i jakąkolwiek jakakolwiek gwarancja na to, że zdasz, po prostu znika. Nie masz później takiej gwarancji na to, że jeżeli w ogóle się nauczysz i przygotujesz, to że zdasz. I gdzieś tam patrzysz na swoich kolegów z boku i widzisz, że zaczynają oni ściągać. I w jakiś sposób zdają, tak? I to też sprawia, że nasza motywacja zaczyna podupadać, bo gdy widzimy, że ktoś ściąga i zdaje, a my się uczymy i nie zdajemy, no to wychodzi na to, że coś tu jest nie tak, nie? Dla mnie to było przynajmniej takie jedno wielkie rozczarowanie,
jeżeli chodzi o studia, bo zawsze byłem przygotowany na to, że zawsze miałem wszystkie notatki i byłem nauczony, potem szło się na egzamin, się zdawało, a na studiach okazało się, że nawet jak się chodzi na wszystkie wykłady i zajęcia i ma się wszystkie notatki, to i tak nie ma się gwarancji, że się zda. I myślę, że to jest jeden z takich powodów i jedno z takich pierwszych zderzeń się z tą rzeczywistością, że życie jest po prostu chaosem. Podobnie jest, gdy poszukuje się jakichś tam innych nowych rzeczy w życiu i jest najpierw to takie poczucie wezwania do działania, a potem delikatny opór, potem człowiek rzuca się na głęboką wodę, pokonuje te miejsca, kiedy już nie ma odwrotu, zaczyna szukać i doświadczać, nabiera trochę pewności siebie, no ale tak czy siak ma cały czas do czynienia z chaosem. I to też jest jeden z powodów, dlaczego rozwój duchowy jest taki ważny, ponieważ duchowość sama w sobie, celem duchowości jest to, abyśmy otworzyli się na ten chaos, zaakceptowali ten chaos i zrobili jakiś porządek z tego chaosu. To jest również cel rozwoju osobistego, coachingu, sztuki zadawania pytań i tych wszystkich prorozwojowych technik, które służą nam temu, abyśmy poukładali sobie swoje życie, abyśmy poukładali sobie swoje notatki, swoje szufladki, swój umysł. Wiecie, bo to, co jest w naszym wnętrzu, tak my potem postrzegamy świat. Dlatego warto jest najpierw zacząć od siebie, zacząć od poukładania samego siebie, swojego własnego wnętrza i wtedy to życie zewnętrzne gdzieś tam się zaczyna układać. Wiecie, bo to jest tak troszeczkę w proporcjach, bo za część życia jesteśmy odpowiedzialni my sami, ale mimo wszystko i tak mamy to poczucie, że życie nam się przydarza, co nie? Nawet jeżeli weźmiemy 100% odpowiedzialność za nasze życie, to i tak nie możemy być niczego pewni. I to poczucie wzięcia odpowiedzialności bierze się właśnie stąd, aby człowiek przypatrzył się samemu sobie jako całości, bo ja rozumiem, że gdzieś tam na pewnej płaszczyźnie nikt z nas całego świata nie zbawi, tak? Nawet jeżeli bardzo byśmy chcieli, to i tak ważna jest ta odpowiedzialność, aby się przypatrzyć swojemu własnemu chaosowi. No bo tak potem wygląda świat. Wiecie, nigdy nie byłem w Indiach, ale słyszałem opowieści ludzi, którzy byli w Indiach. Czytałem książkę o Indiach. No i dowiedziałem się z tych informacji, że Indie są takim idealnym odzwierciedleniem chaosu. Tego, jak wyglądają ulice, jaka jest kultura indyjska. Zresztą doskonale pamiętam, jak ostatnio Olek opowiadał mi o Brazylii. I uświadomiłem sobie, że to, co dzieje się tutaj u nas w Polsce, to jest coś cudownego, że powinniśmy być wdzięczni, że w ogóle mamy ten kraj taki, jaki on jest. Bo w porównaniu do innych, no mamy po prostu sielankę. Także myślę, że coś w tym wszystkim jest. Wiecie, jednym z najprostszych sposobów, aby poradzić sobie z chaosem, dla mnie osobiście, to jest zrobić mapę myśli. Czyli spisać swoje wszystkie chaotyczne myśli na kartkę papieru. Tak o, to co przyjdzie ci do głowy. I potem spojrzeć na nią jako na całość. Bo każda informacja w naszej głowie jawi nam się cząstkowo. I gdy tych informacji jest bardzo dużo w naszej głowie, mamy takie poczucie chaosu albo sprzeczności, konfliktu wewnętrznego pomiędzy naszymi potrzebami, pragnieniami, planami, celami, jakimiś tam emocjami, traumami, wspomnieniami. To wszystko się miesza ze sobą. I to bardzo mocno pomaga. Pomaga też rozmowa z drugim człowiekiem. Zauważyliście to, że gdy z kimś rozmawiacie, to używacie słów, one potem mają jakiś taki logiczny sens, potem słyszycie samych siebie i nagle coś klika w waszych głowach, tak, w waszej głowie i uświadamiacie sobie, o kurczę, w życiu bym na to nie wpadł, gdybym z tobą nie porozmawiał. Mi samemu zresztą bardzo pomagają nagrania na YouTubie, tak? Nie będę ukrywał. Jakiś tam aspekt autoterapeutyczny tutaj w tym wszystkim jest i myślę, że to też jest kwestia naszej świadomości, tak? Tego, jak się rozwijamy, po prostu, że potrzebujemy siebie nawzajem i każdy z nas potrzebuje siebie nawzajem wysłuchać,
żebyśmy razem, wspólnie stworzyli taki umowny sens życia. Bo jeżeli każdy z nas ma chaos w życiu, umówmy się, każdy z nas ma chaos w życiu i na pewnej płaszczyźnie musimy się ze sobą dogadać, no to chyba najlepiej byłoby, gdyby każdy najpierw opowiedział o swoim chaosie w sposób autentycznie szczery i otwarty, abyśmy znaleźli ten punkt wspólny, gdzie ten nasz chaos się ze sobą pokrywa i co takiego możemy zrobić wspólnie, aby go uporządkować. I wiecie, to jest to, jak formułują się w naszym życiu plemiona, tak? Nasza cywilizacja, nasz świat. Cały nasz świat został stworzony na podwalinach chaosu. To też jest jakaś metafora na to. Na pewno jest metafora Uroborosa, który zjada swój własny ogon. I w którejś mitologii chaos też jest. Kochane mysie pysie, zakończam to wideo, bo nie chcę tutaj przedłużać. Jeżeli chcesz rozwiązać problem chaosu, to musisz wpierw go oznaczyć, zidentyfikować, nazwać i skupić na tym, aby ten problem rozwiązać. Dopiero wtedy możesz użyć swojej logiki, aby działać. Dlatego właśnie mamy obydwie półkule mózgowe i one są nam tak potrzebne, tak? Ta lewa logiczna wszystko porządkuje, prawa przestrzenna wszystko kataloguje i widzi w takich płaszczyznach całościowych, troszeczkę kreatywnie, troszeczkę inaczej. Tak, kochane mysie pysie. Jeszcze tak na zakończenie. Przychodzi mi do głowy poczucie humoru. Wiecie, to jest też powód, dlaczego poczucie humoru ma w naszym życiu taki wielki sens. Bo każdy z nas wie, że każdego z nas na pewnej płaszczyźnie życia to jest chaos. I właśnie poczucie humoru sprawia, że możemy się z tego wszystkiego śmiać. Możemy się temu przyglądać i możemy się z tego wszystkiego śmiać. Tak wtrąciłem na sam koniec, totalnie znienacka. Nawet nie mam wam żadnego żartu do opowiedzenia, także... Co wyszło, to wyszło. Może wy macie jakiś fajny żart, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to napiszcie na dole w komentarzu. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapki w górę, stawcie komentarze, stawcie swoje przemyślunki, udostępnijcie ten film na Facebooku, podzielcie się ze znajomym i widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Miłego. Elo. Buźka.